Move the boss. Ostatni, ja flashując, biegam drugi. Ja wychodzę z drugi, wchodzę ostatni. O, ale świr, paleta. Paleteli. Taka default? Si. Lewy bardziej. Nie, senior. Na B-sie. Tak, strzelałem, no. Nie ma TF-a. W ogóle to jest tak marka. Teraz broj. Mamy go. Top of the top still. On ma defa, ty. Nie, nic, nie dałoby nic. Wujo, on the clutch. Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellgaze.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. Ja podejdę monster. Nie wiedzą o mnie, chyba. No ale... Flash monster. Dobra, nic on teraz? No, za 10 sekund żeśmy gościa na plecach końcu. Tak. O, wujo. Ja czekam na razie. Monster nie ma, bo się patrzył. Dawaj. Idę. Spójrz się rozbiła. Pasuje, jola. Na to jest. Jeden gość już może być plecy, ten Taunting. Wyskakuje do wody. On zawsze długą. Kurwa. Też był stan. Ja wiesz. Kurwa. Spróbuję przejść na ABC. Jestem w centrum. Och. Proszę, Gale. Chyba on, na... Agra, raczej spuszczało, także uwaga, Gale albo ja patrzę ci setę. Gala? Gala. Łapię kontakt. Wyszedł? To wow. Kurwa jest? Szybki znowu. Ty, ja nie... Przepraszam. Mogli wyjść znowu za. Ja patrzę. Jeszcze jeden mit, dawaj. To fakt. Jeden mit, coś, ten? Czekaj, za chwilę. Może być pod kolą. Poleciał. Dałem smoga power. Boom. Jeszcze jeden zakręt. Kuję, kurwa. Tam poleży. Sorry. Nie robić tego na szybko. No JL jeszcze tutaj stara się powracać. No, paczka za chwilę będzie podkładana. Wiesz, on od shorta. No, teraz nie został usłyszany. Już jednak informacja jest. Znajduje się zawodnik Mad Lions, podniesiony kołacznikom. JL, o, jeszcze walczy i teraz bliższy JL. Kto wygra ten pojedynek? JL ugrywa tego klacza. Co się stało? Mapy do overpass. Pada na ziemię Michu. Teraz bliżej tych trójek, no wiesz, gdzie jest Milci, spodziewa się pozycji Mangusa, musi teraz dojeżdżać Michu z kosą, no i Michu teraz jeszcze próbuje, Michu! Ależ to ugrał, ale nie ma defa, oj, i tego czasu już nie będzie na rozbrojenie paczki, szkoda! A teraz mam wrażenie, że można zdecydowanie lepiej to wszystko po terror rozgrywać. No zobaczmy, jak teraz antyterroryści chcą tutaj grać w defensywie. No jest to ustawienie pod Kay, chociaż już Kay trafia na majsterze. No i Kay zdobywa już jedną eliminację, dodatkowo jeszcze Majster jest przecież poobijany, przepraszam, to któryś z naszych innych zawodników trafił Majstera. No i za chwilę tutaj Brain może mieć naprawdę spore kłopoty, Marko się odpalił. A więc sytuacja 4-3, no będzie tutaj na pewno trudno, teraz są cokolwiek zrobić, tym bardziej, że trafia Kay, trafia Markoś. No i to musi być, to będzie wspaniały początek od naszej ekipy. No tak naprawdę nie było żadnych, ale to żadnych problemów. Widzimy, że Warp będzie chciał rozgrywać to wszystko agresywnie. Warp, jedna, druga eliminacja, dopiero teraz odpowiedź od Kay'a. A więc tutaj antyterroryści mieli swój pomysł na rozgrywkę, chociaż jest tutaj jeszcze Markoś na środku i on z odpowiedzią. A więc 3-3, no teraz ta kontrola środka niby po naszej stronie jest, ale za chwilę Brain pojawi się od pleców. Teraz trafia jeszcze Hype, no właśnie, Brain także odpalił. No i Markoś sytuacji 1-2, co prawda Brain jest mocno poobijany, że ta bomba już tyka, trzeba ją odbijać. No ale wiedzą też, że nie ma snajperki, aż teraz Brain ładnie poleciał na tym bany hopie. No i będą tutaj antyroiści pewnie podchodzili dosyć agresywnie. Jest Markoś celowany, Markoś jedna eliminacja, no i teraz powinno być dużo łatwiej, dorzucony jeszcze granat błyskowy. No ale Majster będzie chciał odpowiedzieć dokładnie tym samym, teraz ta apaka broniona na raz, nie może wstrzelić się Markoś, no nie, jednak Majster. A więc 3-1. No i teraz Markoś już agresywnie pod bombsidem, a i Markoś trafi, ależ piękne otwarcie, teraz Markoś będzie chciał przyspieszyć, no spodziewa się Markoś, że prawdopodobnie będzie tam jeszcze jeden zawodnik na rondzie. No chciałbym teraz zobaczyć połowę od Markosia, trafił jeszcze w międzyczasie Majster, no ale Markoś tutaj już dobrze wcelowany, no będzie Hype bał się wychylać tam pod snajpera. No ale my tutaj już mamy pomysł, mamy tutaj już podsadzonego zawodnika, no jedynie będziemy musieli uważać na rywala, który będzie założył to wszystko za chwilę od pleców, ale teraz, no krok za dużo zrobił Warp, no i wykorzystał to wszystko rewelacyjnie rywal.
Chociaż trafia jeszcze hype'a, więc sytuacja z 3 na 3. Za chwilę odemki pojawi się defensor. No będzie trzeba tą pozycję przekowerować. Snax teraz na tym buście. No może być za chwilę gorąco. No pytanie, czy będą się nasi zawodnicy spodziewali kogoś się od pleców. No. Okej, okay, nie spodziewali się, ale to był tylko jeden frag. No i teraz wydaje się, że to już musi być oczywiste, że jeden defensor będzie nadchodził od ronda. Dobrze tutaj wcelowany killer. Killer! No nie, nie pomyli się, a raczej pomyli. A raczej to po prostu Majster okaże się lepszy, ale nawrot to wykończy. 7 do 1! W rezultacie lepszym niż jest w tej chwili. No ale my możemy się cieszyć, to nasi rywale będą musieli wyciągać wnioski, to nasi rywale będą musieli te błędy eliminować. Na razie trafia Snax, no jeszcze także eliminacja od Dana. No i teraz Brain po raz kolejny, jeszcze w międzyczasie trafił Warp. A więc 2 na 4, troszkę nam się ta gra posypała, Majster na blisko, no teraz trafił jeszcze Killer, ale no tym razem to my troszkę zbyt ospale chcieliśmy zagrać. Dać tego entry, troszkę grę uspokoić, żeby też formacja Anonymous Akademii zaczęła się tutaj gubić, ale teraz skany dorzucone, no świetnie Killer wyczuł tą pozycję rywala. A więc, no jest ten entry, to jest ważne, bo jednak w tych poprzednich rundach tego entry nie było i też od razu tą grę trudniej się układało, ale teraz Killer trafił po raz pierwszy, trafił po raz drugi. Momentalnie antyryści chcieli zareagować skrótem środka, skontrolowaniem tego przedsionku właśnie od pozycji mida, ale to nie udało się, bo Killer był czujny. A więc 5 na 3, jeszcze teraz hype tutaj cały czas się znajduje, ale on dopalony, no hype trafi po raz pierwszy, ale trafi także nawrot, no i zostaje sam Brain. Chcemy podcinać wszystkie pozycje, chcemy tutaj się upewnić, że rywal nas tutaj po prostu nie wyłupi. No ale niestety, obrywa już delikatnie nawrot, mamy jednak te pozycje w miarę pozajmowane. Teraz ważne jest to, że mamy minimajka pod kontrolą, no ale ginie już w tym momencie Markoś. Trawia teraz jeszcze Warp, trawia jeszcze Majster. A właściwie to Majster dwukrotnie z eliminacjami, no i Snax zostaje sam. No nie wiem, czy Janusz będzie w stanie tutaj cokolwiek wymyślić. No Janusz, chciałbym zobaczyć jego powa, co on tutaj kombinuje. Janusz z jedną eliminacją, jeszcze Janusz skanuje, no blisko teraz jest Janusz. No ale chyba ta paka zostanie rozbrojona, chociaż no właśnie, no było bardzo mało tego, mało tych punktów zdrowia po stronie Warpa. Chociaż no ta decyzja w pierwszej rundzie od formacji Monkey Esports, no wydaje się być naprawdę całkiem dobra. No już widzimy, że Snax skraca środek, jest tutaj Snax po raz pierwszy, Snax cały czas tego uspa sobie gdzieś tutaj klepie, trawie jeszcze Kay. No i Warp stara się odpowiedzieć, ale to nie będzie łatwe, no teraz Warp i Hype będą tutaj chcieli się pojedynkować, ale Kay trawie po raz kolejny. No i nie wie, chyba że tutaj na blisko jest jeszcze jeden rywal, ale paka została podłożona, będzie trzeba odbijać bombsite. Hype jednak bardzo mocno ucierpiał, teraz Markoś trafi, no i zostaje sam Brain. On teraz na długiej, to będziemy się go tam spodziewać. Już Brain teraz zauważony, już Brain także pokonany, a więc mamy tą rundę, która wpadnie na konto ekipy Monkey Esports. Bijanie tego przedsionka. No ale Snax teraz będzie się wychylał, Snax z jedną eliminacją. No i to jest ważny teraz frag od Janusza, no będzie tutaj Brain przyspieszał, ale my na longu mamy cały czas jeszcze Markosia, który teraz pochowany, chociaż Brain był na to gotowy. No i sytuacja 4 na 4, bombsite przejęty, ale tutaj Kay no, ze skanami jest przygotowany, no nie tak do końca, chociaż i tak obrywa hype. No i mamy minimajka, mamy także dwójkę antyterrorystów, którzy będą za chwilę walczyli od długiej. No i jeszcze Snax cały czas ubezpiecza te plecy od minimajka, no teraz ważne będzie, żeby Killer sobie poradził, jest eliminacja od Killara, jest pierwsza, jest druga, no i teraz mamy przewagę, teraz ważne tylko, żeby Kay wygrał swoje starcie z rywalem na ninja, potem zajmijmy się Warpem, potem jego poskrommy, wyskakuje Snax do bombsidu, Kay wie jednak, gdzie jest oponent, teraz zostaje sam Warp, Warp kontra Kay, Kay tą pakę będzie bronił na raz, no szuka Warp teraz rywala w smoku, ale nie ma kul, teraz dopiero Warp przeskanował. Ajajajajajajajaj, ależ było blisko. Będziemy wycofywali się po przejęciu tego przedsionka. No teraz terroryści będą, jeśli będą chcieli zaatakować pod bombsite'em B, to będą musieli go przejmować. A my teraz mocniej rotujemy pod bombsite'a, zobaczmy co tutaj kombinujemy. No i pytanie, czy sprawdzimy pozycję po lewej stronie. No niestety, Warp jeden, drugi, no teraz dopiero odpowiada Markoś. No nie wiem, co my na tym środku tak naprawdę chcieliśmy teraz zrobić, ale teraz finalnie mamy obstawiony bombsite B, gdzie też nasi rywale będą chcieli zaatakować. No i Markoś będzie wygrał się jako pierwszy, teraz trafi jeszcze Killer. A więc mamy równanie, teraz tylko trzeba zatrzymać tutaj zawodników Anonymous Akademii, którzy za chwilę będą tutaj wychodzić, którzy za chwilę tutaj będą starali się powalczyć. No skanuje, skanuje teraz Killer, obrywa delikatnie w tym momencie main, ale teraz jeszcze podsadzka od Markosia, także i jeszcze Snaxa, a więc jest wreszcie przewaga po stronie naszej ekipy. Ale niestety, Majster szybko odpowiada, jeszcze Hype także dobrze wcelowany, no spodziewa się, gdzie jest Killer. Killer, teraz tylko się nie wychylaj, proszę, nie popełnij błędu. Musimy zachować tutaj zimną krew, no to jest jedynie fake, ale Killer trafia, no proszę, jednak się wychylił Killer, nie posłuchał mnie. I ta eliminacja zdobyta, Majster będzie miał kłopoty, będzie musiał walczyć z Markosiem, będzie musiał walczyć także z Killerem. Nie wychyla się Killer, trafi jeszcze raz Majster, ale tego czasu już na podłożenie bomby po prostu zabraknie. Ale wierzę, że
będziemy w stanie za chwilę tutaj jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Trafia już nawrót, trafia także Killar. No i teraz jeszcze Case skraca tego maina, ale już wie, mamy także informację, że terroryści będą chcieli pod bombsite'a podchodzić. Jest tutaj jednak nawrót i Marko się odrąda. No oni tutaj dwójkowo będą w stanie na pewno zareagować. Jeszcze podsadzany teraz Hype, no nie strzeli też strzał od Hype'a. Trafi Marko po raz pierwszy, trafi także po raz drugi. Może main, no nie jestem przekonany, ale no na pewno to nie są zawodnicy, którzy są graczami do bicia, oni potrafią sobie radzić. Więc no tutaj nie ma co tutaj dużo mówić, bo często zdarza się tak, że z tymi teoretycznie rywalami trudniejszymi, przepraszam, łatwiejszymi, te spotkania jednak trudniejsze się tworzą. Będzie teraz Stax rotował, aby tutaj powalczyć, no Stax, ważny ten frag, bo mamy jednego zawodnika więcej. No i terrorystom skończyły się granaty, będzie im ciężko, żeby tutaj zaplantować bez odcięcia pozycji, chociaż trafia teraz Majster, trafia także jeszcze Hype. No i niestety Majster po raz kolejny, a więc nawrot zostaje sam. No i pytanie, czy nawrot będzie w stanie taką rundę wygrać? No teraz Hype spodziewa się nawrota od lewej strony, Majster ubezpiecza mini Majka. No te pozycje są naprawdę całkiem dobre. Jeśli chodzi o formację defensywy, no i teraz niestety wyeliminowany nawrót. 12 do 11, także jeszcze od shorta. No i teraz już to miejsce, to wyjście ma miejsce. Troszkę nam tutaj autoreżyser znowu napsuł krwi. No ale Hype niestety trafił. 3 na 2. No i bomba plantowana. Terroryści pełne mają te paski swoich żyć. No i trójkowo też będziemy odbijać to wszystko od CT, od długiej, od shorta. To może być jakiś minimalny problem, bo jednak no, takie odbijanie od jednej pozycji jest zawsze utrudnione. No i niestety, Hype teraz trafi, no musi Killar szybko podejść, musi Killar szybko odpowiedzieć, no teraz jednak jeszcze problem strzelecki, chociaż Killar wreszcie trafi. No ale bardzo mocno pobijani są nasi zawodnicy, jeśli będzie tutaj chciał Majster skanować, jeśli będzie chciał tutaj tak rywali ograć, no to może być ciężko, ale odpalił Killar trafił, ależ pięknie teraz, no ja nie wiem jak on to zrobi, ja nawet nie wiem, czasem jak oglądam jego transmisję, to po stronie antyterrorystów, a tak, no to już jest 15-11, brak pieniędzy, oj, ależ nejdę od nawrota. No spadł tam gdzieś nad głowę Warpa i Majstera, a więc 5 na 3, no pięknie ten nejdzik dorzucony. Oj, terroryści chyba się już poddali, chyba już tu gdzieś po prostu zwątpili. No bo to już są tarapaty, 5 na 2, wyjście na bombsite. No jeszcze Kay będzie szukał tych skanów, na razie Kay nie może nikogo odnaleźć, chociaż teraz Kay to zakończy.